Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Będzie święto, jest święto tak, na Wiem, jest święto takie żydowskie. I w tak? Widzimy. Ja wiem, czy pan wrócił z gór izerskich, pan się potrzebuje wygadać. Dzień dobry. Będzie pan miał okazję. Pan Ryszard Żądło, nasz arcyz, szanowny gość. Ja, Łukasz Winczura. Program dzień. starczy na dziś. Dzień, dzień, dzień dobry, dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Pogadamy Państwu. o tym, proszę państwa, rozmawiamy o bazarku, o tematyce żydowskiej, który będzie. To będzie 3 września, no. a bazary to co dwa tygodnie, no. najbliższy 6 niedziela, 6 sierpnia. 6 tak. sierpnia zapraszamy, bo drodzy Państwo, wakacje, troszkę mniej może kupujących, więc przybywajcie, ale sprzedających. Ale sprzedający... jak to macie remonty w domu, to coś się coś zostaje, można... Tak, można jakiś bibelot, jakąś pamiąteczkę, jakąś zbędną rzecz, a ktoś to zawsze kupi, bo nie ma produktów czy towarów, które, na których nie znajdują się nabywcy. więc Które tak to znajdą jest. swój drugi dom. Właśnie i drugie życie. Panu, i panu, drugie panu. życie przedmiotom. Ja remontuję, naprawiam, mam fachowców, naprawiam żelazka, naprawiam samochody. Ja remontuję, ale mam fachowców. No tak, zawożę, nie wyrzucam. Nie? Na przykład buty do szewca, a nie no wyrzucam. No tak. no tak można przecież. No, no bo to jest tak, wspieramy rzemiośników na Tarnowskiej Starówce. A po drugie, no wie pan, jest to fajne, no. To, to jest dla planety też. No bo też wie pan, eko, co no. oszczędnością i prasą ludzie się bogacą. Tak jest. Ale wracając do bazaru, to 3 września będzie ciekawy e, przeciwieństw... czy września? Września. Wrześnie. Dobrze. Wykraczamy już miesiąc do przodu, bo Pan mnie zapytał o, o bazar. No tylu żydowskie, właśnie. Wtedy będzie się odbywał ten projekt Galicjana, Szted. Tak. i my jako rada osiedla starówka w to się wpisujemy. Właśnie z takim tym jarmarkiem, targiem, czyli bazar troszeczkę przyjmie taką formę yy, z epoki żydowskiego. Oczywiście na ile będziemy mogli to zrobić, mhm. czyli z muzyką klezmerską, może z jakimiś akcentami no nie wiem, żydowskiego handlu. Mhm. Spróbujemy. To współpracujemy z panem Adamem Bartoszem, prezesem stowarzyszenia, więc będzie fajno, ale jeszcze w tym projekcie kultury żydowskiej, jako Radosie dla Starówka, będziemy współpracować przy święcie namiotów. To jest mhm, tak. tak, to jest znane. I z końcem września będzie pod Bimą koncert, bo to jest upamiętnienie. A Czarcusu, w Czerwcu przy sztetlu są te, te, te tak, bimowe koncerty. Wędrówki, ale tu rozdzielamy. Początek września będzie sztetl, a z końcem września będzie święto namiotów, czyli to się słuko, to bodajże. Tak, tak. tak to tak. było. I też Radość dla Starówka to wspiera, bo to wszystko na starówce, panie redaktorze, naszej pięknej. Ja po sąsiedzku Gumnicka za Błocie, To było niedaleko. Przychodzą daleko. mieszkańcy na starówkę bardzo często. Wiem, wiem. Fajne. Pan jak zwykle z tymi kartkami przyszedł. Bo, bo ja wam o komfort pracy pana redaktora Łukasza. Bóg zapłać. Mamy tak, Integracyjny Plener Malarski, Tarnów, 16-23 czerwca. To no, trzeba było. Bo no, warto się pochwalić. Ja dlatego tak panu i dziękuję. To był, drodzy Państwo, piękny projekt, wymyślony przez Rado Silda Starówka, ale w współpracy, bo my bardzo mocno współpracujemy. Towarzyszenie mamy zdolność tak, dialogu. Stowarzyszenie Aniołowo, o, Tarnowski tak. Teatr. Marek Tarnow... Bielak ode mnie z dzielni. Tak, ale to był piękny projekt, ponieważ ośmiu artystów profesjonalnych, a, pej, a plener nazywał się Pejzaże Tarnowskiej Starówki, mm -hmm. bo to wszystko, co najciekawsze, to na starówce oczywiście Pejzaże Tarnowskiej Starówki, ale co było ciekawe w tym projekcie, że było połączenie artystów profesjonalnych, zawodowych, którzy spędzili tydzień w Tarnowie. Z Polski Południowej, więc spoza Tarnowa, więc inne spojrzenie. Czy plener mieli tutaj? Ta, to tak, to był plener malarski. Ale równocześnie 20 osób z niepełnosprawnościami działających w Stowarzyszeniu Aniołowo malowało również Tarnowską Starówkę. Myśmy to finansowali zakupem materiałów i pobytem tych artystów, ale później była piękna wystawa wspólna. Prac artystów profesjonalnych i artystów tych z niepełnosprawnościami w tarnowskim teatrze. Nie, wow, był piękny wow, wernisarz. Wow. Tu pan dyrektor Rafał Balawajder był partnerem w tym projekcie w UAJ Teatru. Piękny wernisaż. I drodzy Państwo, zderzenie i pokazanie prac artystów profesjonalnych i tych z niepełnosprawnościami pokazało, że tam pojawiały się piękne prace jakby ta wrażliwość artystyczna osób z niepełnosprawnościami jest niesamowita. No właśnie, to, to się wszystko na wrażliwości opiera. Tak, oni no inaczej troszkę swoje widzą, tak, ale tak, tak, to tak. było piękne. Uh -huh. I to, o, jest plastikiem, co jest wrażliwość. ważne, że to jakby nas upewniło w tym, że w tym kierunku będziemy zmierzać i w przyszłym roku będzie drugi integracyjny plener Pejzaży Tarnowskiej Starówki we ściślejszej współpracy ze Stowarzyszeniem Aniołowo i innymi ośrodkami, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Także drodzy Państwo, myślę, że pełen, pełen sukces, więc troszeczkę mówimy o tym, żeby było wiadomo, że tak było. Dobrze. Czytamy dalej: Starówka Jazz Festival. 30 czerwca Leliwa Jazz Band, Katarzyna Wnęk, Big Mielec Band. 7 lipca RB Dixie Five Krystyna Dury's Band. 14 lipca Old Boys Band, QL Dixie Band, MDB Swinged Project Węgry. No ale to już było. Też było, ale warto Oddaję. pokazać, że ta edycja Starówka Jazz Festival, drodzy Państwo, to też dzięki Tarnowianom. Miłośnikom jazzu. Ja wiem, że to jest najwspanialsza publiczność jazzowa i to potwierdzają zespoły, które były u nas. Te trzy piątki jazzowe, to był, drodzy Państwo, hit. To było jakby. Y, 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 od y, tworzenie pewnych letnich festiwali jazzowych, które były na tarnowskim rynku. Były. Jazzowy rynek. Tak. Pan redaktor pamięta, państwo pamiętacie. Myśmy teraz jako rada Stolowka. W... Parady był. były powiem, tak, tak, i mieliśmy parady i w tym roku, ale myśmy weszli jako rada osiedla Strowka w tamtym roku w ten projekt współpracując z Tecekiem i ze stowarzyszeniem jazzu tradycyjnego Leliwa spaliśmy finansowo, ale nie tylko, i organizacyjnie, i merytorycznie. Rozpoczynały się parady na rynku, i potem pięknie szliśmy sobie wałową do amfiteatru, uh -huh. gdzie trzy koncerty po 400 osób, które proszę sobie wyobrazić, kupowały bilety i wsparły również Stowarzyszenie Drzezu Leliwa, bo te pieniążki też poszły częściowo uh -huh. do nich. Więc chcę podziękować, że jazz starnowie ma się dobrze, że była piękna pogoda, e, oczywiście. Letnia, pogoda jest zawsze, tylko ale pogoda Właśnie. ducha tak, była tak, rewelacyjna tak, tak. i kapitalny zespół z Mieszkolca, ten węgierski, węgrzy, no mm -hmm. to była już. Wymiatali? Wymiatali, przepięknie, widać, że na wysokim poziomie artyści, no zachwyceni Leliwa jazzmen, czyli panowie partykowie, mm -hmm. Stasiu Stańczyk jako prezes Stowarzyszenia Jazzowego. i chcę im też podziękować, bo to oni wybrali zespoły, to oni za merytorykę odpowiadają. My wspieramy finansowo, technicznie TEC, drodzy Państwo, i tak we współpracy robimy tak piękne projekty na starówce jak Starówka Jazz Festival. Wzdruż nie odbieramy głos. Jedziemy dalej. Ale porozmawiamy jeszcze. Tak, no mam. jeśli... Pan tyle kartek nas proszę Pana, że z pół godziny jeszcze nam zajdzie. Nie, redaktorze, limitu czasu nie przekroczymy. Nie. Y Powstanie pokoleń przyjść na wspólne wielopokoleniowe śpiewanie piosenek z Powstania Partnerskiego, 1 sierpnia wtorek, 23.19. Proszę bardzo. No to, panie redaktorze, przed nami. To no, już mówimy, a, tak, to, to, przed nami. to mówimy o propozycjach tak, tak. sierpniowych. No i 1 sierpnia, data myślę znana w historii, ważna. To jest nie tylko wybuch powstania, bo tak to kojarzymy, bo ten, ten symbol godzina się utrwala, tak, no, uh -huh. godzina W, godzina 17, ale to również było rozpoczęcie akcji burza, czyli ogólnopolskiego powstania Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego. Więc to nie tylko powstanie warszawskie było elementem akcji burza, uh -huh. bo na ziemi tarnowskiej była koncentracja batalionu Barbara, tego, który był najlepiej wyposażony w Podlesiu Machowskim już 29 lipca i oni potem wychodzą na szlak bojowy e, po górze ciężkowicko-rożnowskim, łącznie z bojem jamnejskim 25-26 września. Baszakiem. Baszak nie. Tam nie Baszak był... nie był w batalionie Barbara, uh -huh. Baszak był... na. Po... Pan Pertkiewicz był. O, Pertkiewicz, tak, oczywiście. Uh -huh. A generał Baszak, który notabene obchodził 103. urodzinę, to co Państwo, proszę sobie wyobrazić, 8 lipca byliśmy u generała jako Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej na urodzinach. Pięknie, kilka godzin spotkania, zakończone śpiewaniem pieśni patriotycznych, gdzie generał nam wturował i... Na ile mógł aktywnie uczestniczył. Mhm. Więc to naprawdę jest fenomen. Rocznik 20 żołnierz 16 Pułku, potem Armii Krajowej, na powiślu do On walczył pod Pszczyną, tak jest. 2 września 1939 mhm. roku. Potem pod Narolem, a potem tworzy struktury bojowe Służby zwycięstwo Polsce, Armii Krajowej. No i uczestnik akcji Trzeci Most, którą rocznicę żeśmy niedawno tak. obchodzili. Ale wracając do powstania pokoleń, to jest piękna inicjatywa Rady Osiedla Piaskówka. A właśnie, czekam aż pan to powie. Ale bo ja zawsze. oka widzę, że jest piaskówka. Piaskówka to wymyśliła. Pana Ryszarda Neymana pozdrawiam. Rysiu, ale Mir Mirosław Biedroń również, bo Mirek był wtedy przewodniczącym, ale tak się przyjaźniliśmy z Radami Osiedla Ościennymi, Grobówką, Piaskówką, Gumniskami, że pomyśleliśmy tak, że wesprzemy ten projekt i finansowo, i troszkę I duchowo. Duchowo. Ponieważ jako Światowy Związek Rado się dla Starówka w tych historycznych projektach uczestniczymy dość mocno, więc będziemy tam razem. Drodzy Państwo, co będzie 1 sierpnia? O 17 godzina W widzimy się pod grobem nieznanego żołnierza i tam uroczystość patriotyczna. Palimy znicze, upamiętniamy wybuch powstania i akcji burza. Następnie jest Msza Święta w Kościele Ojców Filipinów. Tak, tradycją obok. jest tradycja, ale potem idziemy sobie spacerkiem do Parku Strzeleckiego na godzinę 19 i tam w Ogrodzie Sensorycznym, który jest świetnym miejscem w układzie anfiteatralnym, już po raz kolejny śpiewamy pieśni partyzanckie, patriotyczne, legionowe. Ale rozdajemy śpiewniki. Rozdajemy ty, śpiewniki. Ty, ty ja mam gadżety dotyczące Armii Krajowej, jako Światowy Związek będziemy rozdawać. Ale co jest ważne, że w tym roku. Jakby ten śpiew będzie prowadził chór solski, czyli to będzie o, to będzie dobry poziom artystyczny. Pan dyrektor dyrektor Wejder i, i panie prowadzące ten chór, więc chór solski. Pani Ania podkościelna. Właśnie. Dlatego spotykamy się 1 sierpnia na uroczystościach pod grobem nieznanego żołnierza, a potem śpiewamy. Będzie mnóstwo atrakcji i myślę, że mile spędzony wieczór, bo rok temu było kapitalnie. Więc myślę, że... Niech pan pogoda tylko ładu zamówi. Zamówiona, panie redaktorze. Spoko. Pogoda ze no starówką panie. jest zawsze. Bo nie jest pan politykiem tylko. Nie tylko pogoda. Pogoda dla bogaczy, pamiętam. Dla tutaj. bogaczy, ale dla. A też, a też dla biednych. Ja. Kartka kolejna, Tarnów. Jej, to my się prędko nie zobaczymy, bo już pan daje koniec sierpnia. Dobrze Pański ale wybór. Ale przyjdziemy jeszcze, bo to szanty tylko zaznaczymy o tym, że będą. No to właśnie za sekundę pan to powie. Szanty na tarnowskiej starówce Bezan 23. Tarnów 25-26 sierpnia. Amfiteat letni w Tarnowie, ulica Kopernika. Piątek: 18. Klank, 20. Pioru Pioruners. Ta. Dobrze. Sobota 18. Banana Boat i 20. West Sailors. Organizatorzy? No jak. Rada osiedla numer 1 starówka i Proszę. No cóż, z plakatem przyjdę, panie redaktorze, bo zawsze Telewizja Starnowa wspiera ten piękny projekt. To sercem. Nie sercem. Ale to już jakby element zaproszenia państwa na miesiąc przed koncertem. Ale chcę Wie powiedzieć. Pan, ile zaproszeń. Że, ale panie redaktorze, wierni jesteście szantom na starówce tak? przecież. Tak, miła pani Paulina robiła z panem trzęsające rozmowy. rozmowy. I, 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 i transmisje bezpośrednie. Ale drodzy państwo, to jest fenomen. Mhm. Bo. Festiwal Piosenki Żeglarskiej Besan który pierwszy z kolegą Władysławem Boszkiem żeśmy zorganizowali w roku 1986. Uwaga, 86. Mhm. rok, A W Marienstadcie, wtedy tam miałem przyjemność pracować i ten projekt jako Żeglarze Tarnowscy i Ludzie Kultury wymyśliliśmy. Potem przez 25 lat trwał Bezan jako ogólnopolski festiwal piosenki żeglarskiej. Jeden z lepszych w Polsce, bo wszyscy wspominają do dzisiaj, że było super. Byli goście z zagranicy, była sama czołówka szantowa. Potem no, projekt po 25 Jak się latach. No, na żydowskiej. Bezan również. Bezan, no właśnie. Bo Bezan to tam jest. Tam robiliście się pewnie. Tak, tam były podsumowania i Bezan w ogóle się wywodzi od jacht klubu Bezan, mhm. go zakładał Krzysiu Manocha i, i miałem tam przyjemność też wiem, bawić się w żeglarstwo w tym klubie. Ale zmierzam do tego, że, że szanty. Tak się osadziły, że tak powiem, w tarnowskiej świadomości wielopokoleniowej, bo proszę sobie wyobrazić, że na szanty pierwsze, gdy młodzież i dzieci śpiewały i przychodziły, to teraz przychodzą do mnie ludzie już dojrzali, w wieku 30-40 lat, i mówią: Panie Ryśku, ja z, na pierwszych bezanach, ja przede wszystkim dzieckiem, a ja jako dziecko na pierwszych bezanach szalałem, śpiewałem, bawiłem się. I to jest naprawdę największa ta satysfakcja dla człowieka organizującego coś, przestrzeni miejskiej, w jakiejś społeczności, to jest to, że po kilkudziesięciu latach przychodzą ludzie i to wspominają i przeprowadzają swoje dzieci i wnuki. I tak jest od sześciu lat, bo myśmy jako Rada Osiedla Starowka podjęli ten projekt reaktywacji szant w Tarnowie. I A re... to by była przerwa jakaś? No Była przerwa chyba pięcio czy sześcioletnia. U, bo? Po, po 25 latach Bezanu. Jest... Pomijam pandemię, bo to Wypal... może ten... Nie, wypaliły się pewne możliwości instytucji kultury i zabrakło troszeczkę ludzi z pasją do szant. Uh -huh. Ja wtedy też zajmowałem się czymś innym. Nie miałem możliwości organizowania festiwali szantowych, ale gdy w Radio się dla Starówka zaczęliśmy działać, to tam jeszcze był Marcin Jambruk z zespołu West Taylors. Myśmy rzucili hasło: Wracamy z szantami na starówkę, do amfiteatru. I Państwa. Pełne amfiteatr jest pięknie było i dlatego w tym roku kolejna edycja dwudniowa czyli piątek 25 i sobota 26 biletowane czy biletowane panie redaktorze w symbolicznej cenie biletu 30 zł za wieczór w amfiteatrze, 4 godzinny mhm. i tak jak pan powiedział w piątek będą piorunersi jest to świetna A formacja się też pan kiedyś zajawiał tutaj jak tak, widzieliśmy z białego stoku przyjeżdżają goście do nas no. z egzotycznych terenów no, no, Piękne miasto. Piękne miasto. Oni I mają tylko pałac Branickich. I na starówce, ale Białystok jest urokliwy, piękny. Jestem zafascynowany Podlasiem. Jaś... Podlasie. Tak Podlasie piękny, Białystek też fajny, więc będziemy mieć. Ale pan był w górach izerskich, to po drugiej stronie. Ale ja podróżuję tego. po Polsce, już się kiedyś wierzyłem. Po drugiej stronie że ja uważam, że Polska to jest projekt Polska mojego jest... życia, a Tarnów priorytet, że mm -hmm. tak powiem, mojego życia. Ale wracajmy, no. no. Tak, to są piorunersi. Ale będzie jeszcze wcześniej zespół Klang z Rzeszowa, świetni chłopcy, którzy też na, na szantach na Bezanie byli. Ale w sobotę jeszcze organizujemy ten projekt taki edukacyjny, czyli piknik żeglarski, bezpieczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W Nie w Strzeleckim. Nie. Panie redaktorze, no to muszę powiedzieć, że niestety robiliśmy zawsze w czerwcu przed wakacjami. No, też w sobie Jordanowskim sobie chyba że się robili. Tak, no, przy odgródku... I napisaliłem takie pismo do pana prezydenta, no bo pan prezydent, jako włodarz miasta, wyraża zgody zazwyczaj. No, no i, i żebyśmy mogli zrobić, napisałem pismo miesiąc przed tym piknikiem. Proszę sobie wyobrazić, że pan prezydent nie wyraził zgody, żebyśmy to zrobili w Parku Strzelecki. Wyobraża pan sobie? Ja, ja mam bujną wyobraźnię. Tak, nie, ale to, to tak jest parę. No motywacja była taka, że to jest w pobliżu Ogródka Rydanowskiego, a no. na Ogródkach Rydanowskich powinna być cisza, spokój, nie można się bawić. Dlaczego dlaczego Romanowicze jeżdżą auta? No więc zadziwiło nas to bardzo, a potem się okazało, że wyszło rozporządzenie prezydenta, który mówi wprost, że na Ogródkach, w Ogródkach Rydanowskich są jakieś tam obostrzenia. Nie chcę dociekać, tylko myśmy uważali, no że dobra, nie ma, że ten nie projekt ma. był taki fajny obok na tej łące koło Ogródka Rudanowskiego, tak, no, no, tam... a tu nagle w parku ma być cisza, nie można, podjedzie. No można pokazać dzieciakom. No. Ale w Parku Strzeleckim odbywają się spektakle teatralne, odbywają się pikniki Wydziału Ochrony Środowiska. W Ogrodzie Sensorycznym. W Ogrodzie Sensorycznym będziemy śpiewali pieśni patriotyczne, ale rada się dla staruszka. Kolega ze Straży Miejskiej mówił, że tam strasznie piwsko piją. No bo tak jest... Wąwo, takich, taki taki wąwozik, wąwozik teatralny. No ale to nic. Nie udało się zrobić to w Parku Strzeleckim, to to ale nie możemy właśnie, nie chcemy odpuścić tego projektu, więc zrobimy w Amfiteatrze, mhm. tylko w sobotę, w samo południe, bo będzie piękna scenografia, bo ja zachęcam Państwa, bo ale pamiętacie. Ale Pan postawi, jak Wam będzie się pokazać? No, nie samolot, nie wiadomo. E, policyjny, jakieś tam... Panie redaktorze, w ograniczonym wymiarze ale piknik robimy więc będą zabawy okay. dla dzieci okay. będą konkursy będziemy mówić o bezpiecznym wypoczynku z naszym panem dzielnicowym uroczym panem proszowskim, mm -hmm. będą strażacy nie będzie wozów i trudno ale Jadą chcemy, wozy to kolorowe. Okay. chcemy to zrobić chcemy to zrobić i w sobotę co mamy w sobotę jeszcze banana boats będzie formacja szantowa bo to sobota wieczorem smutka bananowa tak Fajna nazwa. to są szanty menu ze Śląska no. I to też idziemy w szantę klasyczną. Nie żadne rokowe tam gitary, perkusje. W tym roku będzie piękna klasyka szantowa brzmiała w amfiteatrze. Uh -huh. Ale fenomenem jest West Sailors. Jest to tarnowski zespół szantowy, który kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat temu powstał, jeździł po Polsce, był na bezanie wielokrotnie. Potem chłopcy, dzieci, rodziny i nagle zainspirowani szantami na tarnowskiej starowcy postanowili się skrzyknąć po latach. Proszę sobie wyobrazić. Mówią, Rysiek, przyjdziemy do ciebie A. zagrać roczne próby i koledzy mi się zwierzają, że mają kapitalny program i będzie to powrót West Sailorsów na Do scenę w Tarnowie, więc będą w Tarnowie no, West Sailors. Artystyczna starówka, patrzmy kto tu jest. O budżet z budżetu miasta. Koncert muzyki kameralnej Józefa Władysława Krogulskiego w programie kwartet fortepianowy The dur Opus 2. I fortepianowy Demol opus szóste. Tu mamy listę wykonawców 3 września. Oj, to pan dopiero przyjdzie w październiku albo po wyborach. Ach, panie redaktorze, ale. A to pan fiszkę przylepił, właśnie nie wiem co to jest. A to taka. Nie taka... pan pisze. Taki mały, dlatego przynoszę drukowane, ale drodzy Państwo to też chciałbym Państwa zaprosić, że staramy się jako Rada Osiedla Starówka realizować w artystycznym wymiarze taki projekt, organizujemy duży, artystyczna starówka mhm. i chcemy w to zadanie, drodzy Państwo, proponować różne wydarzenia, nie tylko muzyczne, ale różne artystyczne formy, może przestrzeni miejskiej, plastyczne, ale pod dużym... Kolarz duchowy. Na przykład. I tu zapraszamy z kolei na muzykę klasyczną, czyli nasz Tarnowski mocar, polski mocar, w sali to lustrzanej. To Zabrzmi muzyka Józefa Władysława Krogulskiego na dzień przed kolejną rocznicą jego urodzin, a urodził się 4 września 1815 roku w Tarnowie. Przy Bernardyńskiej. W kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej. Spędził w Tarnowie 10 lat. To dłużej Był niż byłem. genialnym dzieckiem, zwanym Polskim Mozartem. To Potem rodzice przeprowadzili się do Warszawy i tam Krogulski rozwijając swój talent zakładał kilka chórów. Tak. Komponując kilka koncerty fortepianowych właśnie. O, ksiądz, teraz nazwisko, ten co teraz dyryguje zajączkami. O, ksiądz e, Piekarz Grzegorz piekarz. znalazł partytury o, nut i teraz jest, grali tę te Tak, panie redaktorze, i to jest piękne, że promujemy naszego tarnowskiego wybitnego kompozytora muzyka nieznanego i zapomnianego. I w Tarnowie wydaje mi się nie do końca znanego, dlatego i muzycznie chcemy uh -huh. postawić na to, więc tu finansujemy i to, robimy z Polską Fundacją Kultury i Rozwoju, uh -huh. pani Joanna Łukasi, która uh -huh. jest szefową, więc cały ten zestaw muzyczny. A to, to jej jest... syn nad kontraba się będzie grał albo mąż? Prawdopodobnie tak, bo to jest muzyczna rodzina. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I w sali lustrzanej, i to będzie wstęp wolny, więc to będzie uczta muzyczna 3 września o 17 niedziela w sali lustrzanej. Ale chcę powiedzieć, że my tak. Taki szerszy projekt promowania Krogulskiego realizujemy, no ale jakoś nam nie, nie podro... I przechodzimy płynnie do fiszki. Przeczytał Pan? Tak, mural. I teraz przypomniałem, bośmy o tym muralu rozmawiali. Kilkakrotnie. Nawet. Nawet. Muralu nie będzie. No nie ma szczęścia mural Krogulskiego, bo... No Krogulski nie ma szczęścia, bo go zapomnieli. Troszkę zapomniany i, i myśmy w 19 roku, chcąc w serii murali wybitnych postaci Tarnowa, a przypomnę, że pojawił się Bem na placu węgierskim przy chodniku uh -huh. Panorama Siedmiogrodzka, tak. ten fragment. To jest hitowe miejsce teraz już nie tylko dla węgów, dla turystów. Hetman Tarnowski, nasz ulubiony. Tak. Przy rondzie Hetmana przy drugim. No. I przy drugim Oj, to wspólnie z Grabówką projekt. No i roz, bo były głosy, żeby no nie te obrazy malować na ścianach, tylko zróbcie konkurs. No jest to pan Bartłomiej Bałty naciskał i pani Ewa widz Łączyńska, dyrektorka BWA, zorganizowaliśmy, zorganizowaliśmy tak, konkurs z BWA. Wyłoniliśmy pracę konkursową pani Joanny Solak-Tarnowianki uh -huh. i to właśnie ci Państwo byli w żywi i ten projekt zaakceptowali wtedy i, I poszliśmy do urzędu i w kolejnych latach chcieliśmy to realizować na ścianie, przy, na róg ulicy Szerokiej i Lwowskiej, taki sklep, tam skwerek, gdzie miał być ten Disneyland taki mieli ten. Tak, Yy, winorośle na no, a ścianie. A już nie ma. No, no. Ściana była remontowana 3 lata, bo była pandemia i były problemy. To Miejski no. Zarząd Budynków i ten projekt nam się troszeczkę od, oddalał, ale również były pewne zacięcia w relacjach i ze Związkiem Sybiraków, nie Sybiraków, tylko Lwowiaków, Stowarzyszenie. No bo tam jest jakiś, jak się nazywa ten plac plac? Bohaterów Zadwórza, Bitwy pod Zadwórzem. Troszkę egzotyczne jest, to, no była to ja nie wiem, bitwa gdzie ważna, dłużej. nie było tam Tarnowian, ale y, ostatnio okazało się jednak, że w tym projekcie dotyczącym muralu Krogulskiego, gdzie znaleźliśmy inną lokalizację przy Panny Marii, y, też to nam się nie udaje. Gdzie przy Panny Marii, w którym miejscu? To jest budynek targowisk miejskich przy ulicy Panny Marii. Stowarzyszenie Ojczyzna Bizabi Kościółka. Tak, właśnie, na tej ścianie. Taka piękna mhm. ściana, mhm. widoczna z góry, jak się schodzi. Mhm. No i finał jest taki, że Pan Prezydent, któremu chyba się ewidentnie ten projekt nie spodobał, wybrany przez Komisję Konkursową w Konkursie Ogólnopolskim, mm -hmm. a tam Pan Bałt, Pani Widzowa, no to zacne nazwiska, tak pan, powołał Pan Prezydent Komisję Muralową Społeczną, która ma opiniować powstawanie murali w Tarnowie. Ale to jest nazwa Komisja Muralowa. To jest może taki skrót, ale do opiniowania I kto tam projektu. W skład? Radni? Nie, czy? nie, nie. To są jakieś to są takie podatki, ciała, ciała społeczne, artystyczne. Mhm. Dyrektor pierwszego liceum, o, pani konserwator zabytków. Pierwszy pan, liceum nie pan będzie miał Bałt. dyrektora. No i panie redaktorze, kończąc ten wątek szybciutko, ta komisja przeanalizowawszy to ostatnio, bo myśmy jeszcze w międzyczasie zrobili mural Szczepanika z grabówką przecież. Przy u, Księdza Sitki, ulica Księdza Sitki, i tam jest, jest ściana tak, 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 szkoły tak, tak, imienia Szczepanika. Tak, tak. No i my kontynuujemy ten projekt murale wybitnych Tarnowian w, na, przez, w przestrzeni miejskiej. No ale tu komisja niestety ten projekt jakby nie zaakceptowała, odrzuciła, i w sumie film jest chyba taki, że. Przeminęło z wiatrem? Że, że, że Krogulski nie ma szczęścia. Ale nie, ja mówię inaczej. My jesteśmy cierpliwi, cztery lata naszych dążeń, nie powiem zmagań, żeby. Mural Krogulskiego pojawił się, więc poczekamy jeszcze. Czas biegnie, zmieniają się pory roku, zmieniają się... Co pan nie powie? Idą zmiany, panie redaktorze. Wybory idą. No tak, więc jesteśmy cierpliwi. Może, może w innym wymiarze włodarzy miasta uda się krogulskiego wybitnego tarnowianina przedstawić Zapomnianego przypomnieć. Pan też był zapomniany. A całkiem Drugie nieźle lata. już o nim jest. Tak, prawda? tak, tak. Kropla ze skały. O bazarze mówiliśmy, żeby zachęcić, przyjdzie przy niej zbędne starocie bibeloty, zabawki, książki, narzędzia, a także domowe przetwory, sprzedaj lub wymień. I to wszystko na darmowe. Gwarantujecie starówce. darmo na starówce, na burku. Tak. Darmowe są stoiska co dwa tygodnie. I darmowa jest kawa i herbata. Tak, właśnie. No, na wypaść. Tworzymy taką fajną rodzinę bazarową. To jest fenomen. Dwa lata tego projektu, drodzy państwo, ludzie tak się zżyli tak tęsknimy za sobą, że co dwa tygodnie mamy pełen, wszystkie stoły zajęte, fajne relacje między ludźmi w dni gorące woda mineralna, w dni chłodne kawa, herbata. No i oczywiście, ale czasami pojawia się też wspaniała atmosfera, jak pan pisze. Tak, bo już leliwa jazz band grała, będzie muzyka klezmerska, w jesieni czy w zimie przed świętami kumotry śpiewają taki repertuar kolejny. Tak, fajnie jest. Tak, Na fajnie Starówce jest, jest cudownie. No to, właśnie, to te, o, o, właśnie o muzyce było, to tak, dwa tematy muzyczne. Mick Jagger 80. Panie, i on jeszcze na scenie występuje. Fenomen. No, ale wie pan co, przy pasje. Tym, przy tym trybie życia? No, ale okazuje się, że jest odporny. Warto być rock Ale Warto być rock'n'rollowcem. Ale warto być rock'n'rollowcem, warto mieć pasję mhm. i, być, i nakręcać się, bo powiem szczerze, że. To, to, to daje fajnego powera życiowego. No. Ja nieskromnie mogę powiedzieć, że moje, życie, Jagera, tak? moje życie też ciekawe, nakręcone, nakręcone różnymi pasjami i polecam. To jest, to jest tak, piękne. Tak, garbusy nie ma. Ale właśnie ten Krągulski z murala, twarz no, do Pana podobna. Nie no, Panie jak redaktorze. Nie, tak. no. No. Z, Przypadek? Nie. Przypadek? Ale to nie rodzina. Przypadek? Nie rodzina. No, tak tylko nie tak. mam talentów muzycznych, po prostu tego, że lubię śpiewać. Szanty. Ja mam trzeci stopień słuchu, słyszę jak grają. To mm -hmm. mm -hmm. no jest smutna wiadomość, no do O'Connor, na lat 90. O, tak. Przede wszystkim Nothing compares To You. Mm -hmm. no, zmarło się kobiecie wczoraj. No niestety kilku wybitnych y, artystów umiera przedwcześnie. Patrz Krogulski, Krog... no, w którym nie... roku miał 27 lat. Młody tak, zmarł. na gruźlicę. Na tak, tak. Chopin, bo I like Chopin. No. Też miał, 40. 37, 37 chyba, 40 40, 40, 39 no, bodajże. No. Słowacki no miał 40, ale to nie mózg, No więc to pisam. jest tragiczne. Ale Krogulski, który napisał tyle wybitnych dzieł. Naprawdę, a miserere, takie oratorium. No które też ostatnio dopiero było prezentowane. Myśmy mieli ambitny program, bo pan dyrektor Mancis Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury, jest fanem Krogórskiego mm -hmm. i on bardzo wspiera nasze inicjatywy, a my jego... To niech śpiewa w swoim tym Mąk. Mąk. a kapella mogliby po tych nutkach mogliby, pojechać. Mogliby, no. parafrazując muzykę Krogurskiego na mm -hmm. jakiś taki, mm -hmm. taki, tak mm -hmm. właśnie. Więc umierają wybitni młodo. O cóż, poradzimy na to. Odchodzą, ale my trwamy i życie, panie redaktorze życie, życie. Życie, życie. A jeżeli o Sinej do Konor pan pamięta zespół 7 i Magdy Piwowarczyk? Ona śpiewała to właśnie A, ten, na to... w jakimś ogólnopolskim, tam był taki mm -hmm. ten, ona to wygrała, jej aranżacja, interpretacja i w Europie chyba drugie miejsce miała mm -hmm. i potem założyli zespół 7, już wtedy był, mieli baladę o smokach takiego, mieli hita. Mm -hmm. Pan redaktor ma szeroką wiedzę. Uczę się od Pana. Nie, no to my jesteśmy tacy ludzie renesansu, wszystkiego po trochu. A jak, bo z Tarnowa jesteśmy. I fajne życie jest, bo Tarnów to perła renesans. No proszę, no, jak możemy nie być ludźmi panie, renesansu? Jak Pan po potrafi ładnie... Ale to Panie redaktorze, przy podsułować. Panu mój intelekt wznosi się na ryzyny. Ja a ja spijam mądrość z Pana ust, dlatego Pan może kogoś pozdrowić. Pozdrawiam mieszkańców Tarnowa i Starówki, moją żonę i moją siostrę, która przyjechała z zagranicy, i bywa raz do roku i jest zachwycona tarnowem i ziemią tarnowską. Winnicami na polach na Winnice, wczoraj byliśmy winnicą uroczystą. A jechaliście tym meleksem, co pan Pałach tam ma ten, taki złoty meleks? Nie. Wycieczkowy? Nie, chodzimy garb... no, Do Dąbrowki Szczepanowskiej nie, pan poszedł tak z Buta, już pieszo, to widzę. Nie, nie, ale pieszo po Ziemi tarnowskiej też było. No polity Polecamy Polichty. Po Ośrodek Edukacji, Słucha Góra. Piękna wyprawa, kilkugodzinna. A ja standardowo pozdrawiam. Tatuję się w się, Pan żonu. Dzięki za że Nie będę dodawał. Dziękuję. Człowiek, orkiestra. I widzimy się przed Wielu szantami ta... jeszcze, bo chyba trzeba się prze... szerzej o W przyszłym roku chyba. <głos》>. Już mnie pan nie chce. Dobra, ma pan zaproszenie. Miłego dnia, panie Ryszard. Dziękuję. Również Zapraszamy na starówkę, na nasze propozycje muzyczne. Widzimy się jutro, Łukasz Winczora. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.